teraz tak, dobra, wracacie do domu. Co mężczyzna powinien zrobić? Przywitać się. Tak, najpierw z kobietą i z psem. I co? Patrzcie, co się dzieje. To jest ważny moment, o którym faceci zapominają. Ona wraca do domu, wysoki testosteron, niska oksytocyna, nie? Więc co trzeba zrobić? Tak, podnieść oksytocynę, żeby spadł testosteron. Czyli ona musi się wygadać. W jaki sposób słuchać kobietę? Nie słuchać. To nie jest takie proste. Kobieta chce, żeby mężczyzna słuchał z empatią, ze zrozumieniem, tak? Żeby słyszał, nie tylko słuchał. Tak jest? Ona chce, żeby patrzeć jej w oczy. Ale kiedy ona ma niskie oksytocyny, kiedy ma wysoki testosteron, kortyzol się podniesie i ona wszystkie te twoje i załamanie fali, ma wszystkie te emocje, mówi na to zawsze, znowu, jak zwykle, my to bierzemy jako krytykę, bo naszym celem jest to, żebyś była zadowolona. My odbieramy to jako krytykę. Czy chcecie, żeby pani w takiej sytuacji sprawić, żebyśmy się czuli źle? Nie, to po co to robicie? A żeby, czyli nam nakopać, żeby się poczuć dobrze. Okej. Dobra. Okazuje się, że ta kobieca krytyka to jest tak jak piwo karmi. Ona wygląda jak piwo, trochę smakuje jak piwo, ale piwem nie jest. Więc ta kobieca krytyka, ona brzmi jak krytyka, ona boli jak krytyka, ale krytyką nie jest. Tak jest, drogie panie? To są emocje. Kobieta mówi językiem emocji, mężczyzna językiem faktów. Kiedy ona mówi, nienawidzę cię, wynoś się z domu, wynoś, nie mogę cię patrzeć, po prostu wyjdź stąd, pakuj się, nie macie. Co facet rozumie? Pakuj się, nie kocham cię, spadaj. Tak jest? Więc facet co robi? Pakuje się, wychodzi, a ona, gdzie idziesz? No wychodzę. Dlaczego? No przecież mi kazałaś. Zawsze musisz mnie słuchać. Więc kiedy... Nie mogę. Mówię, słuchajcie, to już setny raz po prostu żyję. Więc jak słuchać kobiety? Po pierwsze, ona mówi językiem emocji. Po drugie, mężczyźni zastanawiają się, dlaczego kobieta mówi? Powiedzcie drugie panie, czy to jest prawda, to powiem. Kobieta na początku kobieta jest zadowolona, ale tyle nie mówi, tak? Facet jest zadowolony, bo jest zadowolona, ona jest zadowolona i nie mówi o problemach. Nagle przychodzi taki moment w życiu, gdy ona zaczyna mieć problemy. Zaczyna mówić, facet mówi, kurde, to przeze mnie, bo moim celem jest, żeby była ona zadowolona, a ona ciągle ma problemy. Kiedy ona się zamknie, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jeśli kobieta mówi dlatego, że zaczyna ufać mężczyźnie, że go kocha, tak jest? Jeżeli go nie kocha, jeżeli mu nie ufa, to jest zadowolona, jest uśmiechnięta, nie mówi mu o swoich emocjach. Kiedy mu zaufa naprawdę, kiedy go pokocha, wtedy zaczyna mu mówić o tych swoich uczuciach, tak jest? Więc, i tutaj powiedzcie, drogie panie, czy taka jest prawda. Jeśli kobieta przestaje mówić, to znaczy, że przestaje kochać. To znaczy, że ona już odchodzi. Nie? Jak to jest? Nie. Coś się dzieje złego. Kiedy kobieta się zamyka w sobie, kiedy kobieta przestaje mówić o swoich emocjach, kiedy przestaje je wyrażać, tak? To znaczy, że coś się dzieje, tak? Że coś umiera, tak? Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli kobieta mówi, to znaczy, że kocha, tak jest? Tak jest. Więc, panowie, skoro faceci często zastanawiają się, mówi, kurde, ona mówi, a odchodzę od ciebie. Ja mówię, jak to odchodzi? Wczoraj było dobrze, a dzisiaj co? Strzelił do głowy. Okazuje się, że kobieta odchodzi nie w momencie, kiedy mówi, tylko miesiąc, dwa, pół roku czy rok wcześniej. Dając temu gamoniowi sygnał, mówi, stary, zrób coś. Zrób coś, gamoniu, bo za chwilę będę musiała odejść. Zrób coś, bo nie będę w stanie już być z tobą. Zrób coś, proszę cię, daję ci ostatnie szanse. Proszę cię, zrób, bo cię kocham, ale nie będę w stanie z tobą być. Tak jest czy nie? Tak jest. Powiedzcie głośno, żeby faceci widzieli. Tak jest. A kiedy już się przeleje, kiedy ona już nie jest w stanie drugiej osobie, tutaj facetowi nic dać, to ona odchodzi. Ale wtedy już jest za późno. Wtedy już jest za późno. Okej. Okay. Czyli jak słuchać tą kobietę? Po pierwsze, pamiętamy, że to są jej uczucia, a nie są fakty. Tak? Czyli to takie oszukana krytyka. Druga rzecz. Stawiamy translator sobie. Translator, taki filtr, gdzie ona mówi, a nie kocham cię znowu, jak zwykle, wiecie co, nie? Przechodzi przez to, a za nim jest, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Tak? Bo jeżeli kobieta mówi, to znaczy, że kocha.
Ona musi powiedzieć o swoich emocjach, więc rzucamy ten translator. Potem kobieta chce, żeby jej patrzeć w oczy, tak? Patrzy się w oczy i żeby czuła, że on, że rozumie, tak? Więc patrzymy jej w oczy, ale nie tak. Bo tak, spojrzenie kobiety w oczy w takim stanie to jak spojrzenie w oczy bazyliszka. My tego nie wytrzymamy. Więc patrzymy jej w oczy tak. Tu, 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 w trójkąt. Ona ma wrażenie, że jej patrzymy w oczy. A nas to nie zabija. Potem warto się nauczyć, panowie, to jest ważna teraz rzecz, skupmy się. Uczymy się kilku zwrotów, bardzo ważnych, które trzeba nauczyć się, no, na pamięć, tak, w zasadzie. Pierwsze słowo to Potem naprawdę rozumiem. I co jeszcze? A to najlepiej robię. Masakra! Więc rozmowa wygląda mniej więcej tak. Patrzymy kobiecie w oczy, wiecie jak, zakładamy filtr. Tak, naprawdę. I co jeszcze? Masakra. Tak? Kobieta czasami jeszcze zadaje pytanie. A co ty o tym myślisz? A facet myśli. Kurde, szansa dla mnie. W końcu mogę coś powiedzieć. Nie, to ściema. To jest podpucha. Na tak zadane pytanie w takim stanie odpowiedź brzmi. Więc idziemy, więc słuchamy. Tak, czyli nauczyliśmy się słuchać, pamiętamy te wszystkie trudne słowa, patrzymy kobiecie w oczy, stawiamy filtr, pamiętamy, że to jest udawane te uczucia, słuchamy. Kiedy facet lubi wiedzieć, kiedy coś się kończy? Tak? Kiedy jest już koniec? Ile facet powinien kobiety słuchać? Ile? Tyle, ile trzeba. Tak jest, panie, panie? Tak jest. Ale facet lubi wiedzieć, kiedy coś się kończy. Panowie, po czym poznać, że została jeszcze góra minuta? Jak kobieta robi... Jak kobieta robi... To znaczy, że została góra minuta. Więc ona przychodzi do domu, co robimy? Pamiętamy, testosteron wysoko, oksytocyna niska, zaczynamy słuchać, oksytocyna wysoko. Tak, co potem robimy? Nie, okay. No dobrze, ona robi... Co dalej? Co facet powinien zrobić? Facet! Pan się pytam. Kolację? Facet robił. Zobaczcie. Często kobieta mówi, zrób mi kolację. Ile zrobisz kolację, ile punktów zdobędziesz? Nie opłaca się. Robimy ją razem. Kobiety uwielbiają współpracować. Więc kiedy idziesz do kuchni, podajesz marchewkę, to przyznaję tobie punkt. Jajeczko, punkt. Zobacz, przy głupiej kolacji ile punktów możesz zdobyć. Wszystko dla dobra seksu, dla twojego celu, nie? Jedzie tą kolację, dobrze jest tam sprzątnąć, no wiesz, żeby ten... Co potem mężczyzna powinien zrobić? Pozmywać, tak, zmywa. Co dalej? Kąpiel. Dlaczego kobiety zawsze chcą, żeby facet się kąpał przed sesją? My się zawsze kąpiemy. Czasami dzień przed. Dobrze. Ale muszę robić dzisiaj. Dobra. Co robimy? Czyli jest ten obiad, jest kąpiel. Co robimy?